ten rok, na pewno zastanawiałeś się, jak go zakończysz, jakim bilansem albo co takiego osiągniesz. Nikt się z nas nie spodziewał, co takiego się wydarzy i w jakiej sytuacji dzisiaj postawi nasz świat, rząd, czy chociażby jaką my weźmiemy odpowiedzialność za pandemię i za koronawirusa. Tak, bo jak na razie jesteśmy drugi, prawie trzeci tydzień w kwarantannie i powinniśmy unikać siebie i stosujemy, jakby nie było, pracę zdalną, wykorzystujemy internet, który w wielu domach jest niewydajny, lecz jeżeli sądzisz, że to potrwa kolejne 2-3 tygodnie, to jesteś w błędzie, ponieważ jeszcze nie mamy szczytu. Wiele osób, kilku moich klientów jest w bardzo tragicznej sytuacji, lecz dzięki temu, że możemy porozmawiać raz w tygodniu albo nawet 2 razy na Skype'ie, czy chociażby poprzez inne systemy, gdzie w wideo rozmowie mogę wesprzeć moich klientów, porozmawiać z nimi. Oni mogą otrzymać ode mnie kolejne inne pytania, gdzie do tej pory nie zdawali sobie sprawy z tego, jak bardzo potrzebna jest rozmowa właśnie z psychologiem zarządzania, z kimś, kto zupełnie inaczej spojrzy na Twoją firmę, ktoś, kto spojrzy z zewnątrz i zada Ci kilka istotnych pytań, aby Cię dowartościować, aby Cię wesprzeć, aby przedstawić Ci, że są inne rozwiązania niż tylko panika. Bo to Ty dzisiaj jesteś liderem, który powinien pokazać w swojej firmie, swoim pracownikom, ludziom czy kontrahentom, że wyjdziemy z tego. Potrzebujemy miesiąca, 2, może 3. Liczmy, że w lipcu, może w sierpniu wrócimy do normalności. Jaka ta normalność będzie? Nie wiemy. Ale najważniejsze jest to, żebyśmy dzisiaj potrafili się odnaleźć w tym świecie, w jakim jesteśmy dzisiaj. Jest to straszna sytuacja, ponieważ słyszymy, że niektórzy musieli pozwalniać pracowników. Ludzie znowu pracujący nie mają, jakby nie było, wypłaty, nie mają pieniędzy. Oni też potrzebują wsparcia. Razem z moimi przyjaciółmi, którzy są coachami, mentorami, słyszymy między sobą i zaczynamy wspierać przedsiębiorców. Ale to nie my dzwonimy ze sprzedażą, aby teraz wyciągnąć od Ciebie pieniądze. Tylko rozmawiamy i czekamy na Twój telefon, na Twoją prośbę o to, żeby się otworzyć i powiedzieć, wiesz co, rzeczywiście nie zdawałem sobie sprawy z tego, że ja potrzebuję coacha, że ja potrzebuję mentora, że ja potrzebuję psychologa, z którym chciałbym porozmawiać, bo zawsze byłem na tak wysokim poziomie samozajebistości, że nigdy nie potrzebowałem. Zawsze myślałem o tym, że mój zespół tego potrzebuje. No niestety z ludźmi, z którymi ja współpracuję już prawie 4 lat, to są to osoby, które wiedzą, że raz jestem uczniem, raz jestem nauczycielem. Nauczycielem jestem dla swojego zespołu, a uczniem jestem właśnie, kiedy pracuję z moim coachem, z moim mentorem czy z psychoterapeutą, bo zdaję sobie sprawę, że sam tego świata nie ogarnę, a jeżeli próbujesz, to zwariujesz. Bo z tego, co widzę, jak menadżerowie czy właściciele firm się zachowują, frustraci, ale to już nie jest ten temat. Dzisiaj ten materiał, który właśnie nagrywam, chcę Cię zainteresować tym, żebyś pomyślała, przeanalizowała, że warto wykonać telefon do kogoś, kto spojrzy obiektywnie na Twój biznes, kto spojrzy zupełnie trochę inaczej i trochę Cię wyciszy, trochę Cię uspokoi, a przede wszystkim obudzi w Tobie tego lidera przedsiębiorczości, tę osobę, która zawsze była mocna na stanowisku, która przez te wiele lat, od ostatniego kryzysu chociażby, nawet z 2008 roku, czyli mamy 12 lat, radziła sobie świetnie. Lecz przyszedł czas i przyszedł ten czarny łabędź, znany, jak go nazwał Taleb w ekonomii, gdzie nikt się go nie spodziewał. Nigdy się nie spodziewamy kolejnego kryzysu i jak on będzie wyglądać. Każdy następny daje nam po tyłku i od każdego następnego kryzysu się uczymy. Każdy następny kryzys, jaki był w ostatnim stuleciu, trwał maksymalnie 16 miesięcy. Mówimy o kryzysie ekonomicznym. Jeżeli my dzisiaj myślimy o tym, że za 2-3 tygodnie wyjdziemy z tego, to życzę Ci powodzenia, myśląc aż tak naprawdę pozytywnie. Przyszykuj się, przygotuj się na kolejne 3, jak nie 4 miesiące, kiedy to do Ciebie będą należeć decyzje. Możesz z tym zostać sam, możesz z tym zostać sama. A równie dobrze możesz sięgnąć po poradę. Możesz zacząć rozmawiać co tydzień, wtedy, kiedy potrzebujesz, żeby zdać sobie sprawę, że w tym ciężkim okresie jest ktoś, kto wyciąga do Ciebie rękę. Tak jak ja teraz przedstawiam Ci, proponuję, ale to Ty musisz wziąć telefon w rękę, to Ty musisz wejść na Messengera, to Ty powinieneś, powinnaś napisać, czy to będzie do mnie, czy do jakiegokolwiek innego psychologa, coacha czy mentora, z prośbą, czy możemy porozmawiać i ustalić zasady co do naszej współpracy. Tego Ci życzę, ponieważ jesteś odważnym, mądrym, jesteś błyskotliwą osobą i błyskotliwie spojrzysz na swoją dalszą karierę, że nie będziesz czekać od rządu, co dostaniesz, tylko Ty już teraz musisz wykombinować, Ty już teraz musisz zastanowić się nad tym, jak masz wyjść, jak masz działać w obecnej sytuacji. Twój ruch, a my jesteśmy dla Ciebie otwarci.